Przejdę wsi do miasta, tej gości nie sprowadzi. Witajcie kochani, witajcie kochani i bądźcie nam tu radzi. Długo był sklep, no i były fundamenty na świetlice. No i zostały dokończona ta inwestycja po tylu latach. Chyba wielu z nas pamięta, gdzie w tym właśnie miejscu stał mały, różowiutki budynek, w którym funkcjonował jedynie sklep spożywczy i te fundamenty, które dawały zarys tego budynku. Jesteśmy bardzo mocno zadowoleni z tego, że mogliśmy właśnie dzisiaj otworzyć i przekazać w użytkowanie mieszkańcom właśnie ten budynek świetlicy w Nowosiłkach. Budowa trwała dwa lata, ze względów finansowych oczywiście, tak? Pierwszy etap surowy, otwarty. Dokończyliśmy tą inwestycję, myślę, że mamy się czym pochwalić, jest to piękny budynek. Śmiem chyba twierdzić, że jeden z najładniejszych budynków świetlic w naszej gminie. Wartość tej inwestycji to też, muszę powiedzieć, słona kwota, bo jest to ponad 1 milion złotych plus około 50 tysięcy włożyliśmy na wyposażenie tej świetlicy, czy to w stoły, naczynia i w takie urządzenia, żeby mieszkańcy mieli też z czego korzystać. Piękne dzieło dzisiaj zostało wykonane, dzisiaj otwieramy. Wielka praca została włożona, ale myślę, że też jeszcze wielka praca przed Państwem, taka pozytywna w cudzysłowie oczywiście, żeby zagospodarować ten budynek, żeby on żył. Dziękuję również koleżankom i kolegom radnym. Wszyscy moi drodzy zagłosowaliście za tymi inwestycjami. Wszyscy byliście za, wspieracie nas. Mieszkańcy od dawna na tą inwestycję oczekiwali. Bardzo często zgłaszali takie postulaty i na zebraniach, i w ogóle w takich prywatnych rozmowach, że chcieliby mieć jakieś takie miejsce spotkań i doczekaliśmy się dzisiaj. Ta nasza z panem wójtem współpraca układała się bardzo dobrze. Powstanie wielka altana, powstanie również przystań kajakowa. No i znowu jesteśmy niezmiernie szczęśliwi z tego powodu. To na pewno upiększy, uatrakcyjni naszą wioskę i przysporzy być może nam tutaj jakiegoś dochodu dodatkowego. Także czekamy, jak najbardziej jesteśmy za. Jakie są te Nowosiłki dzisiaj? Dzisiaj są bardzo ładne, ciepłe i przyjazne. Cieszę się, bo przybyli dość licznie. Potrzeby Nowosiłek? Potrzeby. Jeszcze potrzebujemy jakoś przystań. Tutaj mamy rzekę blisko na kajaki. Takie. Została obiecana. Tak, została obiecana właśnie, ale może się to będzie w przyszłości. Raczej będzie, powinna być. Do tego wójt, zastępca wójta mówił też o kolejnych drogach, inwestycjach drogowych. Tak, jest tam w przyszłości ta planowana droga od nas tutaj z Nowosiłek do Berezówki. Położenie nowego asfaltu i obiecali jeszcze nam zrobić ten chodnik też. Też będzie jakaś tutaj będzie komunikacja tutaj z Nowosiłkami. Tak.
bieżąco liczymy na to, że Urząd Marszałkowski przychyli się do naszego wniosku o ponowne przeliczenie punktów. Mamy podpisaną tą umowę z 7 samorządami. Rynek dzisiaj kieruje się pewnie cenami i dlatego po 6-krotnym ogłaszaniu przetargów tych wykonawców nie ma i nie może być w całości zrealizowany. Miejmy nadzieję, tak jak powiedziałem, że Urząd Marszałkowski przychyli się do tego, ponownie oceni nasz wniosek i będziemy mogli go jeszcze w tym roku dokończyć. W gminie Zalesie będzie to właśnie przystań kajakowa, wielka altana z miejscem na ognisko, tak żeby czy mieszkańcy, czy turyści, którzy odwiedzą tą miejscowość, żeby mieli dogodne warunki do odpoczywania. To bardzo dobrze się łączy właśnie w takim procesie z aktem i profanem. I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków.